Witam bardzo serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam Was kochani do czytania tygodniowego od 23 do 29 stycznia. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia i zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość oraz rytuały separacyjne. Najbliższy 21 stycznia podczas nowiu w wodniku, także kochani zapraszam, to jest czas manifestacji, przyciągania do życia tego, o czym od dawna marzyliśmy. Wykonuję także bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, tam są zdjęcia wraz z opisami. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas Was będzie chronił jak osobisty talizman, amulet. Zapraszam kochani do czytanka, zaczynamy 23-29 stycznia, Trygon Ziemi, zodiakalne byki. Co dla osób spod znaku byka? Moi drodzy, jeżeli chodzi o Was, tutaj mam wrażenie, że jeżeli jesteście singlami, szukacie osoby do związku, do relacji, możecie kogoś poznać przez internet w tym tygodniu. Tu jest wymiana wiadomości, tu jest komunikacja, skontaktowanie się z kimś. Mam wrażenie, że troszeczkę chłodno ktoś będzie do Was podchodził, być może ta osoba jest po przejściach, po zranieniu, nie do końca ufna. Może tak być, że i Wy również jesteście pozamykani na uczucia, bo tu mamy sytuację, gdzie jedna osoba wychodzi z tym kielichem, z uczuciami, natomiast druga siedzi i jest taka troszeczkę niezdecydowana, boi się zaufać, boi się zainwestować w coś nowego. I tutaj mamy kartę kochanków na uczuciach, czyli decyzje, wybory, będziecie tutaj kogoś poznawać, być może będzie wiele osób, dlatego też będzie taka energia niezdecydowania. Widzę przy Was bliźnięta zodiakalne, rybę, raka bądź skorpiona. Natomiast kochani, no znakami zodiaku nie zawsze trzeba się sugerować, aczkolwiek jeżeli one mi się tutaj pokazują, to zawsze o nich mówię. Was jest tak dużo na kanale, że też wiadomo, nie z każdym to będzie rezonowało, nie dla każdego z Was jest ten przekaz, to jest oczywiście rzecz jasna. Natomiast kochani też, no jeżeli ktoś Was w przeszłości zranił, to nie oznacza, że każda osoba jest po to w życiu, żeby Was zranić, tak? Jedna osoba ma Wam dać jakąś lekcję karmiczną do przepracowania, jest Waszym lustrem, odbiciem. Ktoś po prostu może być na zasadzie takiej lekcji do przepracowania. Natomiast druga osoba, no te podcięte skrzydła może po prostu posklejać i być z Wami. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że my mamy kogoś spotkać i ktoś ma nas uleczyć. Tam, gdzie są braki, to po prostu uzupełnić tę lukę. Nie. Osoba, która naprawdę jest Wam przeznaczona i z którą warto iść przez życie, to jest osoba, która jest na początku dobrym przyjacielem, osoba, z którą nam się miło rozmawia, możemy się wzajemnie wspierać, możemy liczyć na tę osobę. Osoba taka, która jest na dobre i na złe, a nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, tak? Więc no, na początku każdej znajomości jesteśmy w stanie to wszystko wyczuć, zobaczyć, na czym tej drugiej stronie tak naprawdę zależy. Czy jest za nami, czy po prostu, nie wiem, cele materialne, romans, jakaś taka krótkotrwała znajomość, tak, w celach rozrywkowych, to też wszystko jesteśmy w stanie wyczuć. Więc jeżeli jesteście osobami, które poznają kogoś przez internet, no to też, kochani, zwróćcie na to uwagę. Generalnie macie sukces, świętowanie, możecie tutaj kogoś faktycznie nowego poznać. I to będzie bardzo fajna osoba, pozytywna, wesoła, która bardzo fajnie podchodzi do życia. Ma już przepracowane jakieś schematy w życiu, relacje, natomiast ta osoba potrafi cieszyć się życiem pomimo jakichś porażek tam z przeszłości, które nie do końca odbiły się dobrze na jej zdrowiu psychicznym, no bo wiadomo, jeżeli trafimy na jakiegoś toksyka, narcyza, to zanim po prostu wejdziemy w nową relację, dobrze byłoby uleczyć tą starą z przeszłości, tak, żeby nie powielać błędów w kolejnej relacji.
Będziecie tu, kochani, dokonywać wyboru, z kim się spotkać, komu dać szansę, ale widzę, że macie szansę wejść w jakąś fajną relację. Jeżeli jesteście w związkach i zastanawiacie się nad tym, czy faktycznie ten związek prosperuje, czy nie lepiej dać sobie spokój, też w tym tygodniu będziecie podejmować decyzję. W pracy musicie użyć sprytu. Ja mam wrażenie też, że ktoś knuje za waszymi plecami, bo to jest karta oszusta, złodzieja, osoby toksycznej, która podkłada kłody pod nogi, kopie dołki pod nogami, także tutaj też na to uważajcie. Może to być bliźnięta wagawodnik, no taka osoba, która wam zawiści, ewidentnie. Może być tak, że otrzymaliście jakąś podwyżkę, awans, ktoś was pochwalił, no i no ta osoba zwyczajnie w świecie po prostu gdzieś tam spodełba, spogląda. No i nie życzy wam dobrze, tak? Tutaj też pokazuje mi się brak stabilności finansowej. Może tak być, że po prostu będziecie się martwić o pieniądze. Jak tutaj związać koniec z końcem, jak sobie poradzić, gdzie można więcej zarobić, tak? No wiadomo, inflacja szaleje, wszystko drożeje. Od połowy grudnia prąd, gaz, wszystko poszło do góry, więc no to jest rzeczą naturalną, że każdy się martwi, każdy tutaj gdzieś myśli o tym, jak to wszystko poukładać. Jeżeli, kochani, chodzi o wasze zdrowie, pojawiła mi się karta głupca. To są choroby wrodzone, a także zakaźne. Głupiec to też choroby wieku dziecięcego. Także moi drodzy, życzę wam udanego tygodnia. Jak macie ochotę, śmiało zapraszam do kontaktu, do czytań prywatnych. Odpowiem na wszystkie wasze pytania. Zapraszam również na rytuały podczas najbliższego nowiu. Ilość miejsc ograniczona, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to śmiało możecie się już zapisać. No i następny znak, zodiakalne panny. Zodiakalne panny. Kochani, jeżeli chodzi o was, generalnie mamy tutaj równowagę w dawaniu i braniu. Mamy fajną energię. Powiem wam tak, jeśli chodzi o związki, relacje, tu jest dużo ognia, pasji, namiętności. Być może jesteście z baranem, lwem bądź strzelcem. Widzę też rybę, raka, skorpiona przy was. Tu jest jakieś świętowanie, dobra zabawa, być może gdzieś wyjeżdżacie, dobrze się bawicie. Tutaj też ktoś może dowiedzieć się o ciąży. W pracy, kochani, jest stabilizacja, ktoś was docenia, to możecie zyskać awans, podwyżkę. Jesteście w swojej energii, jesteście, kochani, tutaj bardzo mocno chwaleni w pracy za swoją właśnie pracę, za te trudy wkładane w pracę. Za to, jak się staracie, jeżeli macie jakieś projekty do zrealizowania, nie martwcie się, wszystko się poukłada po waszej myśli. Część osób może przejść na pracę zdalną, widzę też osoby, które przechodzą na L4, być może właśnie przez przeziębienia. Pogoda ostatnio szaleje, jak widać za oknem, więc no nie ma co się dziwić, tak? Raz słońce, raz deszcz, śnieg. Także tutaj no te anomalia pogodowe się zmieniają i to też negatywnie wpływa na nas, ból głowy. No kochani, tak to po prostu czasami bywa, trzeba sobie z tym poradzić. Zdrowotnie siódemka buław, więc karta też nawiązuje do udarów, wylewów, problemy z odpowiednimi właściwościami krwi. Tutaj warto byłoby sobie wykonać badania, wszystko sprawdzić, tak, czy jest w porządku. Trochę was będzie martwiła stabilizacja finansowa, brak jakiegoś nowego początku. Jeżeli są tutaj osoby, które na przykład mają relację on-off, ktoś się nie odzywa, ktoś zamilkł, no to w tym tygodniu może tak być, że ktoś się może do was odezwać, ale tylko spotkać, wiadomo, w jednym celu. Natomiast ja tu nie widzę, żeby ta osoba chciała stabilizacji, bardziej zabawy, bardziej takiego flirtu, romansu, aniżeli stałego związku, więc no nie każdy też, kochani, chce mieć w życiu stały związek, nie każdy jest do tego stworzony, więc nikogo na siłę też nie zmusimy. Ale miejmy też na uwadze swoje dobro, tak? Jeżeli ktoś nie chce z nami być, stworzyć związku, a my bardzo mamy takie parcie wręcz na związek, no to powinniśmy sobie odpuścić tę osobę i znaleźć kogoś nowego, tak? Jak to mówią, tego kwiatu jest pół światu, no ale też nic na siłę, no bo tak naprawdę sami siebie unieszczęśliwiacie, jeżeli z kimś chcecie być na siłę, a ta osoba ewidentnie po prostu szuka tylko zabawy, rozrywki, także nie ma sensu w coś takiego dalej brnąć. Moi drodzy, zapraszam was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas nowiu 21 w Wodniku i zapraszam po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Sprawdźmy na koniec osoby spod znaku koziorożca.
Moi drodzy, tu jeżeli chodzi o Was, szybka akcja, szybki romans, jakaś zabawa, wejście w jakąś nową relację. Osoby, które szukają kogoś poprzez portale randkowe, internet, tutaj będą dwie, trzy osoby do wyboru. Natomiast mam wrażenie, że traficie też na kogoś, kto jest w takiej blokadzie emocjonalnej, w klatce mentalnej. Osoba, która jest troszkę pozamykana, poraniona, nie jest gotowa wejść w nową relację. Wy też nie będziecie mogli zdecydować się, kogo wybrać. Mam przy Was raka, kochani, rybę skorpiona bardzo mocno, trygon wody zaznaczony. Natomiast Wy też tak naprawdę boicie się no, zaufać, tak? Mam wrażenie, że są tutaj koziorożce, które są po jakichś trudnych relacjach toksycznych, narcystycznych, gdzie ktoś po prostu Was wykorzystywał, nie było tej równowagi w dawaniu i braniu, i troszeczkę obawiacie się wejścia w ten nowy związek, czy to w ogóle będzie miało sens, czy warto w to zainwestować. Jeżeli jesteście w stałych związkach, widzę też jakieś wyjazdy, podróże. W pracy możecie wziąć sobie L4, kochani, bo widzę, że Wy jesteście przemęczeni, za dużo obowiązków tutaj. Być może właśnie w tym tygodniu będziecie mieć ferie, tak, Wasze dzieciaki. Więc będziecie się gdzieś wybierać na urlop, żeby odpocząć. Więc widzę tutaj trochę osób, które gdzieś tam podróżują, przemieszczają się i dobrze bawią. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj mamy trójkę buław, także kochani, ta karta może powodować choroby, bo tarot mówi o tym, że macie osłabiony układ immunologiczny, dlatego też no, na pozycji pracy wisielec. Być może po prostu to L4 tutaj będzie konieczne. Albo też, kochani, no troszeczkę będzie trzeba zwolnić tempa, nie brać na siebie zbyt wielu obowiązków, bo jeżeli czujecie się przeciążeni pracą, to później też odbija się na waszym zdrowiu. A w ostatnim czasie mamy takie dziwne anomalie pogodowe, mamy dziwne po prostu zmiany ciśnienia, więc też każdy się czuje źle, ból głowy, tak, jakieś ogólne osłabienie, także też na to warto zwrócić uwagę. Suplementujcie się, kochani, witaminami. Dbajcie o swoją odporność i przede wszystkim pomyślcie o sobie, no bo wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Zapraszam Was serdecznie do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas nowiu w wodniku 21 stycznia i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Moi drodzy, ściskam Was mocno, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych filmach.